Więc bardzo chciałabym Wam przedstawić teorię Bergsona, jego spojrzenie na naturę rzeczywistości i jego krytykę nauk, którą przedstawia, oraz krytykę pojęcia rozumu. Ale tutaj u niego to się będzie nazywać intelekt, jednakże własności będą podobne. Chciałam poruszyć ten temat, bo w dzisiejszym dyskursie społecznym właściwie zanika jakby taki argument moralny, to znaczy jak widzimy jakieś dyskusje, to często jest takie, jakie to jest źródło, na co się powołujesz, podaj mi może statystyki, bo nauka mówi to, więc ta cała kwantyfikacja, próba matematyzacji, maksymalizacja optymalności, która dominuje w tym dyskursie, jakby już przy tej optymalizacji zauważamy, że aha, jest jakaś dążność, celowość i to też się wydatni w kontekście Bergsona. To, co ujęte jest liczbowo, zdaje się być uznawane za bardziej wartościowe i zapomina się, że nie dość, że nauka bazuje na symbolach, na takiej idealizacji, to dodaje wrażenie pewnej obiektywności. I druga rzecz, o której się zapomina, to że to, jak wyglądają teorie, jak są skonstruowane, to jest związane z tym, co dani badacze, osoby związane z nauką, instytucjonalnie uznali za ważne w tym kontekście. I to nie jest wcale tak obiektywne, to jest ich subiektywny też wybór. Bergson zwraca uwagę na właśnie ograniczenia nauk, ograniczenia tak rozumianego rozumu i nie przyznaje mu najwyższej wartości w kontekście poznania, tylko wprowadza jeszcze drugi sposób, czyli intuicję, która nas przybliża do rzeczywistości. Tutaj, mimo że Bergson odrzuca rozum, a rozum, jego pojęcie, jest też sposobem, jest narzędziem opresji, to znaczy to, co jest rozumne, jest bardziej wartościowe. W związku z tym, temu, czemu przestaniemy przypisywać rozumność, będzie uznawane za gorsze. No to już był wspomniany Arystoteles z niewolnikami, kobietami, no to tam podobne rzeczy grały. Tutaj, mimo że Bergson odrzuca rozum jako najwyższy, to nadal bazuje na takiej dystynkcji, odróżniając ludzi od zwierząt i wprowadzając wtedy, o, mamy intelekt, my jako ludzie, a one mają tylko instynkt, nie? Więc one niby wypływają z jednego, ale i tak widzimy, że użył podobnej narracji w takim kontekście. Tutaj chciałam coś powiedzieć o Bergsonie. Tutaj macie daty, w których działał. To był wybitny francuski filozof. Miał dużo ciekawych spostrzeżeń. Właśnie zaprzęgał do swoich rozmyślań naukę i dużo z jej dokonań. Potwierdził, że te tradycyjne metody intelektualne i pojęcia nie są w stanie uchwycić natury rzeczywistości. To znaczy nauka mówi, próbuję wam wyjaśnić rzeczywistość, próbuję opisać i jestem najlepszym tego sposobem, a on mówi, nie, nie, tak do końca nie jest. Przez to, że właśnie, jak mówią, odsuwa ten rozum, to był nazywany antyintelektualistą, mistykiem, irracjonalistą. Jednakże zauważymy, że to pojęcie intuicji nie jest rozumiane, jak nam się wydaje, tak w potocznym mówieniu, jako coś takiego głębokiego, właśnie mistycznego, tylko ta intuicja odnosi się po prostu do bezpośredniego doświadczenia. I to wyjdzie w trakcie. Także on też nie uznaje nauki jako oderwanej od rzeczywistości, bo nauka, to jak my ją ujmujemy, jednakże bazuje na tej rzeczywistości poznawanej bezpośrednio, tylko ten sposób opisu jest dosyć problematyczny. Tutaj Bergson używa takich ładnych sformułowań jak ta wieczność śmierci i życia. I to chodzi o to, że ta wieczność życia będzie związana z trwaniem. To też porusza to pojęcie, które wprowadza do swojej teorii. I tutaj wieczność śmierci będzie związana z pojęciowością, z wtłaczaniem w jakieś ramy, z pewną aczasowością postulowaną. Także teraz powiemy troszeczkę o trwaniu. Tutaj mamy cytat. Rzeczywiste trwanie jest tym, co się zawsze nazywało czasem, lecz czasem postrzeżonym jako niepodzielny. To jest najprostsza definicja, jaką znalazłam u samego Bergsona, bo jak on próbuje ująć to, czym jest trwanie, to zajmuje mu to wiele linijek i on próbuje, jest bardzo ciężko, on odrzuca pojęciowość jako dobre poznanie, więc musi bardzo manewrować w tym kontekście.
panie miałoby nawiązywać do tego, że natura rzeczywistości jest płynna, jest zmienna, jest dynamiczna. Trwanie właśnie odwróca czas postrzegany jako jakieś przed i po, jako jakiś punktowy zbiór. Dlatego tutaj ta metafora wody, strumieni będzie się przebijać w jego dziełach. Tutaj trwanie też oznacza ciągłą inwencję i tworzenie nowych form, czyli właśnie stworzenie co chwilę czegoś nowego, nie ma powrotu do tego samego, bo wszystko jest, no, jest różne. Jakby mamy właściwie te konkrety, które przechodzą w siebie w płynny sposób. Rozróżnia też różne trwanie. Znaczy, jak ja to rozumiem, czytając jego dzieła, mamy to jedno trwanie, tę naturę rzeczywistości, ale każdy z nas postrzega też trwanie. To trwanie wewnętrzne, ono jest tym subiektywnym odczuciem trwania i ono się oczywiście odnosi do tego ogólnego trwania. Jednakże wiadomo, każdy z nas postrzega czasowość troszeczkę inaczej. W zależności od sytuacji, w jakiej się znajduje, to wiadomo, czasem coś się nam bardzo przedłuża, czasem czas leci dla nas szybciej. W każdym razie chodzi o to, że jest niepodzielny, jest płynnym nurtem. Bergson także wprowadza pojęcie takiego schematu umysłowego, które polega na postawie, że ja oczekuję czegoś, co ma nadejść, czyli ja już wychodzę do przyszłości, ponieważ Bergson ogólnie zwraca większą uwagę na przeszłość, to znaczy częściej się u niego wydatnia pojęcie przeszłości, która jest zawarta w teraźniejszości, jednakże ogólnie jakby to, jak ujmujemy czas, to jest zwykle przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, więc mamy przeszłość i ona się cała się kumuluje w teraźniejszości, która już wyciąga się do przyszłości, ona jej oczekuje. I ten schemat umysłowy, on oczekiwałby na jakiś obraz i w ten sposób próbowałby już wyłapywać tę przyszłość. Dobrze. Teraz przejdziemy dalej. Skąd w ogóle potrzeba wypracowania takiej koncepcji? No, z powodu tego, że natura rzeczywistości jest płynna, jest trwaniem, to nie możemy bazować na tylko pojęciowym jej opisie i uznawać, że dobra, poznajemy rzeczywistość w ten sposób. Tutaj też Bergson będzie wskazywać, że nauki w nieuprawniony sposób połączyły trwanie jako czasowość z pojęciem przestrzeni, które jest wyabstrahowane, które jest totalnie sztuczne, jak on to będzie pisać, jest wyidealizowane i właściwie w ten sposób już nie za bardzo my się odnosimy do faktycznej rzeczywistości, skoro coś tak oderwaliśmy od tego, czym to coś jest. Tutaj nazywa to sztucznością konstrukcyjną, to jak właśnie nauka abstrahuje te rzeczy. Metoda naukowa nie jest w stanie ująć czasowości w jej formie, zatem konieczne jest wprowadzenie jakichś takich płynnych pojęć. I to też się będzie przebijać w filozofii nauki, która była we Francji. Tam faktycznie byli filozofowie, którzy także postulowali to, że musimy wytworzyć jakąś formę narracji, która się dopasuje do płynności. Teraz to też mamy w feministycznym dyskursie naukowym. To znaczy tam też podkreśla się wagę tego, że musimy wypracować coś nowego, bo to, co teraz mamy, to nie odpowiada temu poznaniu faktycznego. Tutaj też metoda naukowa wyłapuje rzeczy i ona mówi, znaczy ona mówi o rzeczach, a de facto chcę powiedzieć o czymś, co jest płynne, co jest pewnym rozwojem, a nie jest tak po prostu ustanowioną rzeczą. I to też od razu odsuwa. Dlatego Bergson mówi, no to, co mamy, jest niewystarczające, musimy coś innego odnaleźć. Teraz przejdziemy do intelektu, do tego, jak on działa. On fragmentaryzuje rzeczywistość, nalepia etykietki, nakłada pewne ramy na nią i podziały, które nie są adekwatne w kontekście natury rzeczywistości, jak to trwania. Tutaj właśnie mówiłam o tej rzeczy, o postęp, czyli ten rozwój, ja to ujęłam przed chwilą. Mamy symbolizację, czyli już oderwanie od faktycznej rzeczy i przeniesienie się na inny grunt kategorialny mówienia o rzeczach, bo to, jak coś jest pomyślane, czy mówione o tym, to już nie jest tym czymś. To jest taki problem tego mostu, który się bardzo przebija w tej myśli Bergsona.
Mamy atomizację, właśnie rozkładanie, mamy pewne zbiory w naukach i postrzegamy rzeczy, a de facto tak to nie jest. I to, że intelekt jest nacechowany praktycznie. On jest związany bardzo z działaniem i to działanie jeszcze do nas powróci. Przy okazji nauki, ja o tym jeszcze powiem. W każdym razie zawsze jakby nauki są skoncentrowane na tym, że my mamy jakiś problem, więc ja będę robić jakieś eksperymenty, będę coś sprawdzać i wtedy zobaczymy, co mi wyjdzie, ale ja de facto potwierdzam to, co sobie założyłem. To będzie też się przebijać w Bergsona, dlatego przejdziemy do wpływu też intelektu na nauki. Oczywiście to będą też podobne rzeczy, bo to jest niesamowicie skondensowane i związane. Ale właśnie, krytyka nauk, to Bergson mówi o tym, że kiedy mamy jakieś luki w postrzeganiu, to my tam próbujemy wcisnąć pojęcia, żeby jakoś to właśnie pojąć. Kategorialne przejście, także już było wspomniane, to działanie związane z zauważeniem braku. I teraz, jakiego w sumie braku? Działanie zmierza zawsze od niczego do czegoś, według Bergsona. Jednakże to nie jest jakakolwiek zauważona nieobecność czegoś, tylko zauważona nieobecność działania, jakby możliwości działania. I tutaj jest taki ładny przykład z pustym pokojem. To znaczy, ja wchodzę do pustego pokoju, ja nie widzę powietrza. Ja mówię, że widzę pusty pokój. Nie ma czegoś, czego ja bym jakby mogła jakoś użyć, jakby mogę usiąść na krześle, widzę krzesło. A tutaj widzę pusty pokój, a nie to, co w nim jest, czyli właśnie to powietrze. To jest taka dobra metafora według mnie. Tutaj w naukach znowu się przebija ta matematyzowalność, sztuczność, także przyjmowanie metody za samą naukę. I to jest w kontekście logiki, która jest po prostu dalej rozwijana. Tutaj mamy też... Bergson postuluje, że że prawem, które jest używane przez nauki, jakby którym one się posługują, jest prawo niesprzeczności. I właśnie tutaj już zauważamy, że nauki powiązane z tym prawem niesprzeczności, z logiką, skoro on to podkreśla, to myślę, że w intuicji, i nie doczytałam się nigdzie tego, intuicji nie rządzi logika. Czyli możemy z tego uznać, że natura rzeczywistości nie jest logiczna. To intelekt narzuca taki sposób ujmowania jej. Dalej mamy krytyką nauki jest to, że korzysta z dokonań filozofii. Znaczy ona sama nie myśli nad swoimi dogmatami i sama nie próbuje włączyć nowych myśli. To ten namysł filozoficzny pozwala na rozmyślanie nad nowymi ideami w nauce. I takim przykładem, jednym z przykładów, który porusza Bergson, jest to, jak nauka w pewnym momencie zafiksowała się na myśli o epifenomenalizmie w kontekście filozofii umysłu. I my od dawna mieliśmy myśl dualistyczną w kulturze zachodu na temat rzeczywistości. To była myśl z kultury, ale też właśnie filozoficzna. Potem nauki, nie mając jeszcze aparatu pojęciowego, bo taka myśl jeszcze nie wynikła, o właśnie jedności psychofizycznej, o takim monizmie pojmowania człowieka, ale też w kontekście jego umysłu, próbowały dowieść i zrozumieć, jak działa to przejście między cielesnością a umysłowością. I on tutaj właśnie będzie poruszać problemy, jakie fenomenalizm za sobą niesie. Dlatego mówi, że nauki tutaj poległy, nie zastanowiły się bardziej, po prostu wzięły to, co było i teraz próbują wedle tego zrozumieć rzeczywistość. Także nauki posługują się tą metodą rozumową, która obiecuje tylko pewność, że dotrzemy do tego, co jest pewne, ale w drodze abstrakcji i takich przemian tego przedmiotu, które chcemy ująć, właściwie się okazuje, że my nie docieramy do pewności, tylko kończymy na tym, co jest prawdopodobne lub jakiejś czystej możliwości. Także to, o czym mówi Bergson, rozróżniając nauki od filozofii, to, że filozofia próbuje jak najszerzej ująć rzeczywistość, próbując złapać jak najbardziej ogólnie, ale zakres
jest coraz bardziej rozszerzany, a nauka przez swoją metodę eksperymentalną, ona zawęża i się koncentruje na coraz to mniejszym skrawku tej rzeczywistości. Tutaj też takim porównaniem tego, jak działa nauka, to jest właśnie taka metoda, wyobraźmy sobie, że mamy przedmiot, mamy ten głośnik, prawda? I chcemy go poznać, poznać ten przedmiot, zrozumieć ten przedmiot, ująć go. Co robi nauka? Nauka po prostu na niego spojrzy z tej perspektywy, zrobi zdjęcie. Tutaj zrobi zdjęcie, tutaj z każdej perspektywy zrobi zdjęcie, a de facto z tych zdjęć, z tych fragmencików ujęcia, nie zdobędziemy zrozumienia tego przedmiotu, to nie będzie on, jakby to nie jest równe przeniesienie. Tutaj Bergson głównie na cel bierze mechanicyzm i psychologię, jednakże też tam mówi o problematyczności fizyki, matematyki, wiele nauk u niego przechodzi skrytykowanych, ale ten mechanicyzm jest bardzo istotny, no bo on wskazuje na tę punktowość i przeskokowość w rozumieniu rzeczywistości, na którą on się bardzo nie zgadza i właśnie mówi, że to jest powód tego, jak my tracimy zdolność do zrozumienia tej rzeczywistości, a metody psychologii też są krytykowane, ponieważ tutaj psychologia w tamtych czasach miała być niby nauką o duchu człowieka. On mówi duchu, no ale chodzi o psychikę, chodzi o duszę, o świadomość. To jest to słowo, on mówi o duchu. Jednakże ta nauka nie jest samym duchem. I tutaj ciekawe, bo Bergson uważa, że metafizyka za to jest samym duchem człowieka, prawda? Mimo że metafizyka też zdaje się pojęciować, to zobaczymy później, jak to jest rozwiązane przez Bergsona. Więc psychologia próbuje ująć tego ducha, redukuje też świat do swojego ciała i patrzy przez jego pryzmat na każde zagadnienie. Takie podejście też wykłada to, co jest rozciągłe, nierozciągłym i znowu wpada w problem związany z także pojęciowością, ale takim dużym punktem, który jest krytykowany u psychologii przez Bergsona, jest to, że ona się posługuje takim pojęciem jak czyste postrzeżenie, które możemy wyabstrahować i mówić, jakby ono było niby punktowe, podczas gdy w takim postrzeżeniu, każdym postrzeżeniu zawiera się właśnie cała przeszłość, kojarzone są przeróżne wątki, przeplatają się ze sobą i psychologia, która mówi o czystym postrzeżeniu, czasem nawet postulowała możliwość dwóch takich samych postrzeżeń i co by z tego wynikało. I to też się wikła straszne aporie, niesamowicie wielkie, podczas gdy takiego czegoś po prostu nie ma, bo każde to doświadczenie, to czyste postrzeżenie, które miałoby niby być, jest inne i pociąga za sobą niesamowicie dużo treści, jest niewiarygodnie napakowane. A tutaj w przypadku tego czystego postrzeżenia ono byłoby jakoś zawieszone i czasowe. Już sprawdzę sobie czas, żeby... Ojej, ojej, dobra. Okej, okay. No to mamy Bergsona, który mówi, tamten empiryzm, który był w filozofii, jest zły, ja tu mam prawdziwy empiryzm. No i właśnie ta bliskość z rzeczywistością, to takie dosłownie dotknięcie, poczucie egzystencji tego przedmiotu, to będzie przez intuicję możliwe. Właśnie ten brak zapośredniczenia przez pojęcia, to jest ta prawdziwa metafizyka, o czym on mówi. Czyli już widzimy, nie ma tych pojęć, dlatego metafizyka może być tym duchem. Intuicja, która jest niesamowicie istotna, no to ona daje pełnię poznania w egzystencji. Jest oczywiście związana z tą czasowością, jakby ona postrzega tę czasowość. Intuicja w ogóle nie może być dłużej niż parę chwil utrzymana. To jest też ciekawy punkt, to znaczy nie da się pojmować rzeczywistości niepojęciowo, bo mamy dialektykę tego w naszym umyśle. No tutaj mamy tę bezpośredniość, która to charakteryzuje, bezpośrednie poznanie tego trwania, poczucia go. Tutaj mamy pojęcie niebytu. Pojęcie niebytu, jak niby. Intuicja nigdy nie zaprzęgnie pojęcia niebytu, bo jest to pojęcie, a kiedy my myślimy pojęciowo o bycie, od razu się pojawia możliwy niebyt. Nie jest możliwe, nie ma czegoś takiego. No istota absolutu jest psychologiczna, ponieważ jest przez naszą świadomość poznawalny, przez to doświadczenie. Tutaj przedmiotem jest płynność trwania. Dalej przejdziemy do filozofii i jej związku też z intuicją. Jaką metodę postuluje Bergson? On postuluje po prostu cierpliwą obserwację, dzięki czemu ona nie jest nakierowana na jakiś cel, tylko
Bezinteresownie próbuje ująć rzeczywistość. Bergson stara się szukać pewności w naszym poznaniu. To jest ciekawe w kontekście jeszcze Husserla, który żył w podobnych czasach i także mówił, że mamy kryzys nauk, musimy znaleźć pewność. Nie zgadza się na pozytywistyczne myślenie o filozofii, czyli ono nie jest syntezą nauk, tylko jest czymś innym. Postuluje tak jędkość pojęć, o której mowa była wcześniej, tego, żeby one się dopasowały do tej płynnej natury rzeczywistości. No tutaj mamy metafizyka, jest tym duchem ludzkim, jak to było wspomniane, dialektyka intelektu i intuicji. Jak to ma działać? To jest tak, że no, pierwsze, co mamy związanego z namysłem filozoficznym, to jest jakiś taki bodziec, to jest ta intuicja. Może to być jakieś zdziwienie tym świat, ale to dotknięcie tej rzeczywistości, wtedy intelekt się wpycha i zaczyna pojęciowo to ujmować, on to próbuje... robi takie mozaiki pojęciowe, no ale w końcu się będzie pod niebo. Więc co? Znowu pora na intuicję, znowu pora, nie można jej utrzymać więcej niż parę chwil, więc znowu się wpycha ten intelekt. No i tak działa też nasze poznanie, o czym mówi Bergson. W filozofii chodzi o postawienie problemu, a nie rozwiązywanie go, nie to co w nauce, gdzie właściwie chcemy już tylko rozwiązywać. No właśnie, w związku z tym, że nie da się właściwie osiągnąć tej bezpojęciowości w poznaniu non-stop, no to stąd musimy, ta metoda, którą postuluję, to jest ta cierpliwa obserwacja z deskryptywnym opisem, ale brakiem konstrukcji, którą narzuca tutaj intelekt. No i to by było związane, jak mamy filozofię na przykład kantowską, tam jest pełno konstrukcji i tego myślenia apriorycznego, które trochę zakrzywia nasze poznanie. No dobrze, więc czy potrzebujemy w dyskursie wartości nakierowanych na człowieka? To jest takie pytanie, bo tak jak mówiłam, ten intelekt wiązałby się z tą kalkulacją, z takim suchym opisem, wyabstrahowanym, wyidealizowanym i właściwie odsuwamy się teraz od bezpośredniego doświadczenia, od subiektywnego doświadczenia i od innych wartości w dyskursie społecznym. Dlatego wydaje mi się, że ta myśl bergsonowska, która pokazuje ograniczenia tych nauk, to jak ona, czym ona się kieruje i jak działa, jest bardzo istotna i warto znać to rozróżnienie. Nie wspomniałam jeszcze o paru rzeczach, bo mnie czas zgonił, ale mam nadzieję, że to było ciekawe i najwyżej później w dyskusji jakieś pytania może się jeszcze pojawią. Także dziękuję.